Witajcie w ten piękny, słoneczny, aczkolwiek wietrzny dzień. Pogoda mi trochę pokrzyżowała moje plany. Miałem zaplanowane zupełnie co innego, ale przy takim wietrze po prostu to, co chciałem zrobić, no nie da się tego wykonać, więc nie tracąc czasu, postanowiłem, że nagram dzisiaj kolejny kulinarny film dla Was. I tak może będzie to taka kontynuacja tego wczorajszego filmu, bo to, co robiłem wczoraj, ten syrop z mięty, jest to przepis rozwojowy. Dzisiaj chciałbym go rozwinąć troszeczkę i w tej chwili chyba mam taką sytuację, możliwość dokończyć właśnie pokazanie w całości tego przepisu z mięty. Za chwilę Wam pokażę, co zrobić, ale nie tracąc czasu właśnie zabieram się do pracy. Słuchajcie, mam przygotowane sitko. Sitko jest o drobnych oczkach, także syrop wywar właściwie z mięty stał kilkanaście godzin, no może nie całe 24, ale stał dosyć długo, więc przelewam go sobie do naczynia, w którym będę gotował. Właśnie nie przygotowałem się, nie wziąłem nic, czym będę mógł wyciągnąć miętę. A, wezmę ręką, przełożę. Chodzi tutaj o to, żeby to dobrze odcisnąć. A, ale jaki zapach się unosi. Także to sobie fajnie ściekło. Tutaj należy to dobrze odcisnąć, bo trochę tych pozostałości jest. No w międzyczasie wrzucę Wam od początku, jak zrobić. Jeżeli chcecie, możecie powrócić do wczorajszego filmu. Ewentualnie zrobię Wam taką krótką przebitkę, jak to należy zrobić od początku. No. Na litr wody używa się tak mniej więcej od 0,2 do 0,6 kg cukru. W moim przypadku będzie to 0,6, bo ja lubię, gdy jest takie bardziej wyraziste i słodkie. Wsypujemy cukier do wody, możemy tę wodę wcześniej podgrzać. Stawiamy na ogniu i podgrzewamy. Na litr wody trzeba będzie, ja używam soku z 3 cytryn. No i tutaj, słuchajcie, jeszcze gwóźdź programu, czyli mięta. Woda zaczyna mi się powoli grzać. Tu jeszcze sobie odcisnę ten soczek, żeby mi to wszystko ściekło. Dobra, to później jeszcze dorzucę. O, jest ładny soczek, także wlewam do syropu i to gotuję. I minęło już dobre 40 minut. Troszkę się syrop zredukował. Więc przyszedł czas, żeby wrzucić do niego miętę. Ile tej mięty, słuchajcie, ja zawsze to określam w ten sposób, że po prostu wrzucam tyle, żeby była w stanie pokryć miętę właśnie woda. No i po tych 5 minutach takiego delikatnego gotowania zestawiam garnek z ognia i odstawiamy teraz to w ciemne, chłodne miejsce na 24 godziny. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, wstawiam na gaz syrop, który sobie przecedziłem, przefiltrowałem. I dzisiaj chciałbym rozwinąć ten przepis, a mianowicie dodać jabłek. Wiecie doskonale, że mięta doskonale komponuje się z jabłkami. Ja już robiłem. Miętę z jabłkiem, syrop, do tego syropu dodałem jeszcze jabłko, więc mam zrobione też w słoiczkach miętę z jabłkiem, ale przy okazji zrodził mi się kolejny pomysł i dziś będę robił zupełnie co innego. Też będzie to mięta z jabłkiem, ale zupełnie inaczej. Słuchajcie, mam zerwane jabłka z mojego sadu. Właściwie to jest tylko jedna jabłonka, która i w ubiegłym roku, i w tym roku spisała się na medal. Jabłka są naprawdę, naprawdę są duże. Część zerwałem, część zebrałem po prostu z ziemi. Gdzieś tam jakieś nadgryzione tutaj osy się do niego dobrały, więc te jabłka takie uszkodzone, no nie nadają się do przechowywania na zimę, więc te wszystkie uszkodzone, niezgniłe, uszkodzone po prostu będę chciał wykorzystać do tego przepisu, żeby się po prostu nie zmarnowały. Także syrop się gotuje, ja obieram jabłuszka i widzimy się za chwilę. Syrop się gotuje. Widzę, że chyba troszkę przesadziłem z ilością jabłek. No i teraz
jabłka obrane, umyte, kroję na mniejsze części. Wziąłem sobie miseczkę, żeby mieć gdzie przerzucać. Także kroję na takie grubsze, ale mniejsze kawałki. O, mama tutaj zagląda. Mama też dzisiaj w kuchni działa. Co, babcia, robisz? Dżem z dyni. A dżem z dyni robi, także jak zrobi to, a zdążę przed złożeniem filmu, to pokażę, co wyszło. No, także my szalejemy dzisiaj w kuchni z babcią. Z mamą, bo niektórzy mówią, że to mama, nie babcia. No jest babcią, ma kilkoro wnucząt. I tutaj myślę, że dobrze by było, gdyby odmiana jabłek była troszeczkę kwaśniejsza. Twardsze jabłuszka, żeby były. Ale możecie użyć to, co macie. Nie ma co tutaj wybrzydzać. Po prostu spożytkować to, co akurat znajduje się w waszym posiadaniu. Dobrze, ja powolutku kroję i widzimy się za chwilę. Tak jak mówiłem, zaszalałem z jabłkami. Część już mam skrojoną. I teraz pewnie padnie pytanie, ile tych jabłek? Słuchajcie, no muszą przede wszystkim pływać w tym syropie, bo jeżeli będziemy przelewać to do słoików, to musimy po prostu, muszą być jabłka zalane. Także jeżeli, a jeszcze tutaj jedna taka rzecz, można do zimnego takiego wyworu syropu już wrzucić jabłka, więc myślę, że te jabłka tak powinny się około 20 do 30 minut podgotować, żebyśmy nie rozgotowali, a jednak żeby się one, no powiedzmy to, poddały w obróbce termicznej. Można również pokroić w kostkę, też tak myślałem. Zastanawiałem się też nad szatkowaniem, żeby je zszatkować, ale myślę, że za bardzo by się rozchlapały. Więc tutaj można pokroić to w kostkę i użyć tego później do jakiegoś ciasta. Syn właśnie wczoraj próbował i mówi, że świetny dodatek do ciasta. Także może jakieś ciasto z tym wsadem jabłkowo-miętowym, coś się wymyśli. Także pomyślę, popracuję nad tym. Dobra, kroję dalej. Jeżeli będzie mało, to myślę, że jeszcze sobie doleję gotowego syropu. Ale lepiej to od razu wrzucić do zimnego syropu, tak żebyśmy wiedzieli, ile mamy jabłek, ewentualnie dobrać czy dolać syropu i wtedy zagotować, żeby tak nie mieszać w trakcie, bo część jabłek będą nam się już gotowała, a część dopiero będzie wrzucona, więc nierówno będą dochodziły. Dobra, jeszcze mi kilka sztuk zostało. Jabłka mam pokrojone. Tutaj pokroję tak jak większość. Dosypuję do syropu. A tu tak eksperymentalnie, żeby wam pokazać, w kosteczkę pokroiłem, którą też wrzucam, ale jak chcecie się pobawić, to można w taką kostkę. O. I niech się to powoli gotuje. Być może będę musiał coś dolać. Witam ponownie. No jabłuszka myślę, że doszły. I tutaj warto jest właśnie przyglądać się, jak one wyglądają. Powinny zmienić kolor. Nie wiem, czy będzie widać. Powinny zmienić kolor. Wtedy oznaczać to, oznacza to, że będą dobre, że są już dobre. A ja tradycyjnie wlewam najpierw odrobinę syropu do... No, słoiki nie są ciepłe, więc ogrzewam w ten sposób słoiczek. Przystępuję do nakładania. No, mam nadzieję, że utrafiłem dobrze z proporcjami, a myślę, że będzie dobrze. Gdzieś jakiś przyrząd jeszcze. O! Jest dobrze. Jest suche. Jakby było mokre, ale ja nalewałem z lejka, więc jest suche.
No i tak to wygląda, słuchajcie. Także nalewamy, odstawiamy i czekamy. A ja za chwilę pokażę Wam, jak wyglądają te cudownie według mnie smakujące owoce jabłuszka po kilku dniach, gdy one się przegryzą, nabiorą mocy urzędowej. O! I tak to wygląda. Tak wygląda pełnia szczęścia, słuchajcie. Zdrowe, smaczne i przede wszystkim zrobione własnoręcznie. Przykręcę gaz, a jest przykręcony. Za chwilę będę ładował jeszcze więcej, bo wyłączę. Będę jeszcze ładował i za chwilę Wam pokażę. O! Tutaj mam zimne, już takie wystudzone, kilkudniowe. Nie wiem jak komu, ale mi bardzo to smakuje. Bardzo dobre. A tutaj słuchajcie, tu jest wyrób mamy. To jest dżem z dyni. Także ja już to próbowałem. Jeszcze cieplutki, świeżutki wyrób. Także my dzisiaj tak z mamą jak gdyby troszkę uniosę kamerę może. Ostatnio widziałem, że za wysoko miałem, więc nie było widać co robię na dzisiaj, a teraz już skończyłem nakładanie. Więc tutaj zakończę. Ja już próbowałem ten dżem. Generalnie nie jestem zwolennikiem dyni, ale tutaj dobrze przyrządzona i oczywiście odpowiednia odmiana dyni, dobrze przyrządzona, będzie dobra. No jest dobra. No już tutaj mogę Wam zaręczyć, że jest dobra. I tak patrzę na ten słoiczek. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to zrobię oddzielny film, a już tutaj mi się zrodził pomysł, jak to jeszcze, no nie udoskonalić, ale jeszcze jak urozmaicić sobie ten dżem, także już tutaj myślę, co tutaj dodać. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję Wam za ten czas, no za te komentarze i przepraszam, że z takim poślizgiem odpisuję, ale naprawdę mam mnóstwo roboty. Staram się w miarę możliwości odpisywać na te ostatnie, także od tych ostatnich do tych pierwszych, które były dane, więc tak troszeczkę w odwrotnej kolejności odpisuję, więc cierpliwości, postaram się nikogo nie pominąć. No tak, żeby, bo ja naprawdę, no, jesteście taką moją motywacją, bo dzięki Wam, czytając takie komentarze, że jesteśmy jakimś tam oknem na świat i tak dalej, bo oglądają nas mnie i Renie różne osoby, pokazujemy też różne tematy, różne filmy i krajobrazowe, i jakieś tam o życiu, i kulinarnia, i jakieś tam z ogrodu, więc no tu spektrum tych tematów jest naprawdę duże. Nie sposób jest trafić do wszystkich jednocześnie, ale mimo tego jesteście, także ja się bardzo cieszę i dziękuję, że no, Wasze właśnie komentarze, Wasza obecność motywuje do nagrywania. Niech po prostu będzie kilka tylko tych wyświetleń, kilka komentarzy, ale z tego co wiem, po prostu no, cieszycie się tymi filmami i ktoś tam się inspiruje. Ja tutaj no, przy takich przepisach, przy takich kulinariach no, nie podaję jakichś tam proporcji. No to trzeba sobie to wypracować metodą prób i błędów. Ja robię to tak na dobrą sprawę drugi raz, więc to jest na tej zasadzie, że ja się po prostu jeszcze wdrażam to, uczę tego i tak dalej. Więc no, jeżeli ktoś chciałby skorzystać, to będzie mi naprawdę bardzo miło. A wczoraj pojechał jeden słoiczek mojego wyrobu, także tu czekam na sygnał od osoby, która dostała ten syrop właśnie z mięty z jabłuszkiem, więc no tutaj czekam na opinię, bo im więcej osób wyrazi swoje zdanie, tym bardziej mnie po prostu to ukierunkuje na przyszłość, aczkolwiek są to moje smaki i muszę Wam powiedzieć, jest niesamowity teraz zapach połączenia jabłka z miętą, że to jabłko z mięta bardzo się dobrze komponuje, ale teraz wchodzi się tutaj do kuchni, to jest taki niesamowity zapach. No dobra, i tym zapachem, tą wyobrażeniem sobie tego zapachu chciałbym się z Wami pożegnać, bo
nie będę przedłużał. Ja biorę się jeszcze za kontynuowanie tutaj nakładania, wykowania. Także pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.